Prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. Jeden dzień, dwie miejscowości i trzy msze święte. Biskup Robert Chrząszcz udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z Luszowic oraz Trzebini. Przed nami młodzież, która oczekuje na posługę Twoją i przyjęcie sakramentu bierzmowania. Proszę, abyś w ich intencji odprawił tę mszę świętą, aby wkraczając w to dojrzałe życie chrześcijańskie wykazywali się hartem ducha, wiarą, miłością i jak najlepiej dawali świadectwo życia chrześcijańskiego. Parafię świętej Anny w Luszowicach odwiedził po raz pierwszy. Zwracając się do tamtejszej młodzieży, podkreślał niebezpieczeństwa, jakie wiążą się z hejtem i trollingiem w sieci, oraz zaznaczał, że dorosłość to liczenie się z konsekwencjami własnych słów. Człowiek, który jest dojrzały, który chce być dojrzały, no musi wziąć odpowiedzialność za swoje słowa, za to, co wypowiada. Ja dzisiaj chciałem was zapytać wobec tej wspólnoty, nie tylko o formułkę, której pewnie ksiądz Zbigniew kazał się wam nauczyć i ćwiczył z wami to wypowiadanie wiele razy, ale chciałem wam jeszcze raz zapytać o to, czy wy wiecie, o co w tych słowach prosiliście i czy zrobiliście to odpowiedzialnie. Czy bierzecie odpowiedzialność za te słowa? Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej przyjęła również młodzież w Trzebini. W parafii świętych apostołów Piotra i Pawła bierzmowanie odbywało się w dwóch częściach z uwagi na ograniczenia spowodowane przez pandemię koronawirusa. Jak zaznaczali przedstawiciele rodziców, dla bierzmowanych to również czas podejmowania, czasami trudnych, pierwszych dorosłych decyzji. Chcemy wraz z Tobą, księże biskupie, prosić o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla nich. Niech Twoja obecność wśród nas będzie żywym świadectwem Twojego biskupiego zawołania, które przyjąłeś z myślą też o młodzieży archidiecezji krakowskiej. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Niech będzie też zachętą do realizacji innego papieskiego wezwania do młodych. Młodzi, nie bójcie się. Nie bójcie się zostać świętymi. Ekscelencjo, z całego serca prosimy o udzielenie naszym dzieciom sakramentu bierzmowania, dar modlitwy i słowo pouczenia. We wchodzeniu w dorosłość i mierzeniu się z codziennością młodym pomagać będzie Duch Święty, a na ziemi troszczyć się mają o nich rodzice oraz bliscy. Z pewnością cieszycie się z tego momentu. Jest to piękna uroczystość, ale dzisiaj pośród tej radości znajdźcie taką przestrzeń na swoją modlitwę w ich intencji. Najpierw podziękujcie Bogu za nich, za ich życie, zdrowie, za ich entuzjazm i zaangażowanie, a dalej miejcie odwagę również prosić Boga także na mocy waszego bierzmowania o potrzebne dary dla nich, o łaskę życia sprawiedliwego, zgodnego z przykazaniami, o łaskę niegasnącej wiary. Miłość ognia żar, daj nam przez Ciebie, Ojca. Piotr Ćwik, Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej. I Syn Poznany.